ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Podjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz Vectrę. Telewizja i internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601-601-601. Czwartek, 25 marca, Agnieszka Walczak, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Kalisza, a dziś w programie. Coraz więcej młodych pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. W tej chwili przynajmniej 30% to są osoby naprawdę młode, zdrowe, nie chorujące do tej pory absolutnie na nic. Ponad 6 milionów złotych dla Kalisza z Funduszu Spójności. Dwie granice w starostwie, remont przypomniał, gdzie kończyły się miejskie zabudowania i samo miasto. Podłoga tej sali numer 1 została obniżona o ponad pół metra. Odtworzenie też miejsc po dawnych murach obronnych, zaznaczenie tych miejsc. A zaczynamy od sprawdzenia sytuacji epidemicznej. Jesteśmy niestety w najgorszym momencie pandemii. Zakażeń jest rekordowo dużo, a w szpitalach w szybkim tempie znikają wolne łóżka. Te zajmują coraz młodsi pacjenci, przeważnie w wieku od 30 do 40 lat. Nadal zbyt mało ludzi jest zaszczepionych, by wyhamować trzecią falę. Czwartek przynosi przerażający rekord. Dziś w kraju mamy 34 151 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Wykonano bardzo dużo testów, bo ponad 102 tysiące. Ostatniej doby zmarło 520 osób. Z powodu COVID-19 107 osób, a 413 miało choroby współistniejące. Wielkopolska jest na trzecim miejscu, po Śląsku i Mazowszu, z największą liczbą zakażeń. W Kaliszu jest tylko 13 przypadków, ale 5 osób zmarło. Wszystkie miały choroby współistniejące. W powiecie kaliskim jest 15 nowych przypadków. Nie odnotowano żadnego zgonu. Po takich statystykach oficjalnie ogłoszono zaostrzenie restrykcji. Zaczną obowiązywać od soboty do 9 kwietnia. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej. I tak po pierwsze, handel. Jeżeli chodzi o handel, będziemy tutaj wprowadzali rozwiązanie, zgodnie z którym wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych zostaną zamknięte. Oczywiście galerie i sklepy, tak jak do tej pory, pozostają zamknięte, ale zwracam uwagę, że w tym rozwiązaniu jakby rozstrzygnięcie dotyczy handlu detalicznego. Nadal, żeby utrzymać pewną płynność pracy w gospodarce, hurtownie, składy budowlane będą dostępne w tym sensie, że będą zapewniały płynność i ciągłość działania sektora budowlanego.
W sklepach zostaną wprowadzone limity, jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Takie same będą obowiązywać w kościołach. Zamknięte będą salony fryzjerskie i urody, żłobki i przedszkola. A jeśli chodzi o święta wielkanocne, tu rząd jedynie apeluje, by spędzić je w wąskim gronie najbliższych osób. Sytuacja staje się dramatycznie trudna, bo niewiele brakuje, by system ochrony zdrowia stał się niewydolny. Liczba chorujących na COVID-19 trafiających do szpitali rośnie w szybkim tempie, a wiek pacjentów obniża się. Coraz więcej osób, coraz młodszych. Bardzo spada średnia wieku przyjęć. No teraz z weekendu były przyjęcia głównie osób 30-40-letnich. Tak? Jedna czy dwie osoby się trafiły tylko, które miały wiek około 80. Te osoby przychodzą ciężej niż obserwowaliśmy to w okresie tej fali jesiennej. Przebieg jest znacznie szybszy. Pogorszenie następuje dużo szybciej. Odpowiada za to brytyjska mutacja wirusa, bardziej zaraźliwa i groźna. W tej chwili często jest tak, że pacjent przychodzi, wydaje się, na własnych nogach, ma tylko niestety bardzo brzydkie wyniki, po czym za dzień, za dwa już wymaga terapii wysokoprzepływowej, za kolejny dzień, dwa jest na respiratorze. Tak jak znowu w tej jesiennej fali obserwowaliśmy, że większość osób hospitalizowanych, czy prawie wszyscy mieli jakieś choroby dodatkowe, no to w tej chwili przynajmniej 30% to są osoby naprawdę młode, zdrowe, nie chorujące do tej pory absolutnie na nic. Szpital w Ostrowie mimo aż 120 łóżek tzw. covidowych w poniedziałek miał wolne tylko jedno łóżko internistyczne i 4 respiratorowe. Dlatego od wtorku powstało tu 70 dodatkowych miejsc, ale kosztem innych oddziałów. O COVID-19 wiemy już dużo, ale wciąż nie wszystko. Osoby, które przechorowały zakażenie koronawirusem, jeszcze długo mogą odczuwać jego skutki. Najgorszym jest zwłóknienie płuc. O powikłaniach po COVID-19 rozmawiamy ze Sławomirem Wysockim, dyrektorem szpitala w Wolicy, który dwukrotnie pełnił funkcję szpitala covidowego. Tym najgroźniejszym powikłaniem jest oczywiście zwłóknienie płuc i w zależności od stopnia tego zwłóknienia oczywiście adekwatna jest do tego niewydolność oddechowa. To powikłanie jest o tyle groźne, że w niewielkim ewentualnie stopniu można odzyskać tą powierzchnię czynną płuc i uaktywnić te płuca. Jeśli dojdzie do tego zwłóknienia, to tak, jest mniejsza wydolność płuc. Jakie to niesie problemy? No, problemy mogą być bardzo poważne, bo wejście chociażby na pierwsze piętro może już stanowić problem dla danej osoby. Natomiast to wszystko też zależy od tego, jaka ta powierzchnia płuc jest wyłączona, bo w zależności od tej powierzchni tak do czynienia mamy z tak nasiloną niewydolnością oddechową. Jeżeli to jest niewielka powierzchnia, to te objawy niewydolności są też mniejsze. Drugim obszarem powikłań są powikłania neurologiczne, jak zaburzenia pamięci, koncentracji, bezsenność, a także natury psychicznej, stany depresyjne, lękowe. Wszystko zależy od przebiegu choroby. Osoby z powikłaniami po COVID-19 zgłaszają się również do dietetyków i psychoterapeutów. Coraz więcej takich pacjentów ma dr Elżbieta Konieczna. Zaburzenia takie neurologiczne i tu mówimy pamięć, koncentracja, te funkcje poznawcze. Tu pacjentów mamy coraz więcej. Znane jest już pojęcie tak zwanej mgły mózgowej, która może wystąpić po przejściu COVID-19. To problemy z pamięcią, koncentracją, komplikacje z komunikacją. A nawet jeśli zakażenie przejdziemy łagodnie, koronawirus może i tak wyrządzić szkody w naszym organizmie. Natomiast u osób, u których COVID przebiegał bezobjawowo, po czasie dochodzi do powikłań sercowo-nerkowych. U osób z zapaleniem płuc, powikłań oddechowych. Gro osób to też osoby z powikłaniami tak zwanymi naczyniowymi, czyli tutaj chodzi o zakrzepicę. No niestety ma też powinowactwo do krwi i takie powikłania też się zdarzają. Bardzo wiele nagłych zgonów u osób, u których przebieg był stosunkowo łagodny, był spowodowany zatorem tętnicy płucnej, czy też zatorowością płucną. Też z powodu COVID-a. Dlatego epidemiolodzy i lekarze zakaźnicy powtarzają, powikłania po COVID-19 są o wiele, wiele częstsze i groźniejsze dla nas niż ewentualne działania niepożądane po przyjęciu szczepionki. Miasto Kalisz pozyskało kolejne środki zewnętrzne. Dofinansowane zostaną prace melioracyjne na terenie strefy gospodarczej Dobrzec. Realizacja tego zadania pozwoli na regulację strumienia wód opadowych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia odporności na klęski żywiołowe związane z deszczówką.
W strefie inwestycyjnej na Dobrzecu buduje się w tej chwili m.in. ogromna hala produkcyjna firmy Halfen. Obok powstaną magazyny dla tego zakładu. Po sąsiedzku wkrótce nastąpi otwarcie innej dużej firmy, portu samochodowego Kalisja. Łącznie daje to kilkaset miejsc pracy, a o możliwość inwestowania w te tereny pytają już kolejne firmy. Potrzebna jest infrastruktura techniczna, która uzbroi jakby ten teren i umożliwi inwestowanie. Oprócz dróg musimy wykonać m.in. kanalizację deszczową, aby tę wodę deszczową, która tam się pojawi, z tych dachów olbrzymich hal produkcyjno-magazynowych oraz nowych dróg odprowadzić. Konieczna jest właśnie ta inwestycja, którą w tej chwili przeprowadzamy. W okolicach ulicy Inwestorskiej powstanie zbiornik wód deszczowych. Zrobiona będzie kanalizacja, pogłębione rowy melioracyjne. Planowana jest też rozbudowa połączeń drogowych. Inwestycja, która podnosi atrakcyjność tych terenów, zostanie ukończona latem przyszłego roku. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Koźminku prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do której doszło na terenie Szczytnik. Związek z tą sprawą może mieć osoba, której sylwetkę zaraz Państwo zobaczą. Łupem złodzieja padła damska torebka. Osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania, proszone są o kontakt z kaliską policją lub bezpośrednio z komisariatem w Koźminku. Oczywiście do pilnego, osobistego kontaktu z funkcjonariuszami zachęcamy również głównego bohatera nagrania. Kodeks karny za przestępstwo kradzieży przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Gdzie kończyło się kolegium jezuickie, którego siedzibę zajmują obecne władze powiatu, a gdzie przebiegały mury otaczające Kalisz? W trakcie remontu placu wokół starostwa powiatowego oraz sali rycerskiej znajdującej się w budynku nie tylko odnowiono przestrzenie, ale także zaznaczono dawne granice zakonu i miasta. Zmienił się także kląb, a sprzed gmachu zniknęły też krzewy. Te mają zastąpić rośliny posadzone w gazonach. Z placu zniknął m.in. asfalt, którym teren był wyłożony. Zastąpiły go kamienne płyty. Większość ma kolor szary, ale część także czerwony. I nie jest to artystyczna wizja projektanta, ale niejako powrót do korzeni. Przechodząc się wokół budynku, można zobaczyć, jak przebiegały pierwsze mury miasta Kalisza. Bo to właśnie przez działkę, na której znajduje się starostwo powiatowe w Kaliszu, biegły właśnie te mury. I tutaj też kończyło się miasto. Łatwo sobie wyobrazić, że skoro przez plac przebiegały mury graniczne Kalisza, to budynek, w którym obecnie urzędują władze powiatu, był znacznie mniejszy. Faktycznie dawne kolegium jezuickie nie było tak rozbudowane, a dzięki remontowi sali numer 1 na parterze starostwa można zobaczyć, gdzie kończyły się zabudowania zakonne. Po całej modernizacji i odtworzeniu właściwie jej historii, bo tam zeszliśmy z posadzką o 60 cm, czyli do takiej posadzki, która jeszcze pamięta czasy jezuickie. W tym stylu właśnie jest odtworzona podłoga. I tutaj już dla turystów mamy do pokazania mury z kolei kolegium jezuickiego, które kończyło się właśnie w tej sali numer 1. Tam zostały podczas odkryć archeologicznych jakby odkopane. Sprzed budynku starostwa zniknęła też zieleń. Jedna ze ścian frontowych budynku była obsadzona krzewami oraz iglakami. Rośliny w takiej formie nie wrócą. Oprócz powodów historycznych są to też względy praktyczne. Posadzone tak blisko ścian powodowały jej wilgotnienie, a słońce nie mogło przebić się do okna, które zasłaniały. Zieleń wróci na klombie, wróci na bokach dziedzińca, tam gdzie po prostu jest już to miejsce. Na pewno nie wróci już ani krzewy, ani drzewa w tym narożniku przy sali, ale tak kiedyś też tam tej zieleni nie było. Natomiast myślę, że nie należy ubolewać, że tutaj tej zieleni nie ma. Przecież jesteśmy otoczeni przez przepiękny park z piękną perspektywą, więc myślę, że teraz w całej krasie widać ten piękny, zabytkowy budynek. Sala będzie częścią Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Powstanie tutaj multimedialna wystawa poświęcona powiatowi oraz zostanie wystawiony zbiór papieskich ornatów. Remont, który dobiega końca, jest częścią wielozadaniowej inwestycji, w ramach której budynki użyteczności publicznej w całym powiecie przeszły remonty i termomodernizację. W samym budynku starostwa powiatowego wcześniej wymieniono okna oraz dach. Wyremontowano też skrzydło wschodnie, które latami stało puste, a teraz mieści Wydział Komunikacji oraz Architektury.
Więcej słońca i więcej stopni na termometrach. Piątek pod względem aury zapowiada się bardzo sympatycznie. Szczegóły dla Kalisza już teraz w prognozie pogody. Dziś wieczorem zachmurzone niebo, a na termometrach 9 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z południowego wschodu z prędkością 8 km na godzinę, na barometrach 1021 hektopaskali. W nocy również pochmurno, ale za to ciepło. Słupki rtęci pokażą 7 kresek powyżej zera. Wiatr słaby będzie wiał z siłą 9 km na godzinę z południowego wschodu, na barometrach 1023 hektopaskale. Jutro od rana sporo chmur, ale również dużo przejaśnień. Na termometrach 5 stopni Celsjusza. Powieje z południowego wschodu z prędkością 10 km na godzinę. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z siłą 15 km na godzinę z południowego wschodu. Jednak porywy możliwe są nawet dwukrotnie silniejsze. Na barometrach 1022 hektopaskale. Na dziś to wszystko. Więcej informacji z Kalisza i regionu znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.